Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i rozpoczynamy 12 odcinek z 4 sezonu Wings. No i to teraz będzie odcinek, w którym się sporo będzie działo. Naprawdę tutaj serdeł kręgu zaczną na poważnie działać. W poprzednim odcinku na boło światu się leli. Również była afera z policją, była afera z ludźmi, no bo oczywiście ludzie to debile i ciężko ich bardzo przekonać do tego, żeby zaczęli wierzyć w czarodziejki, biorąc pod uwagę to, jakimi są debilami, jakimi też są ignoratami, jak bardzo oczywiście magia, no to dla nich nie jest magia, oni to próbują wytłumaczyć jakkolwiek, żeby nie wyszło na to, że to jest magia, gdy tak naprawdę to jest magia. No bo co być w przeciwieństwie do Lore Queens, przynajmniej faktycznie dążą do tego, żeby tą prawdę ujawnić, a nie jak to Lore robią, że one zamiast ujawnić prawdę, to kłamią, manipulują. Przynajmniej w tym przypadku można faktycznie stwierdzić, że to ludzie są debilami, to oni są winni, że nie chcą uwierzyć Wings. A nie jak to jest w przypadku Lore, że Lore same narażają ludzi na niebezpieczeństwo i za to jest tylko i wyłącznie ich wina. No ale dobra, rozpoczynamy kolejny, 12 odcinek z 4 sezonu. Na nowy odcinek klubu Wings zaprasza wingsblogger.pl. Wings, to znowu my, Wings, a z nami ty ramię w ramię wciąż, to bądź magię z tą miłością. Wings, tu magia tu jest, zmy sprawiają się. To jest właśnie moc Wings. One chcą z akcji wciąż być. One chcą, jak w bajce cudownej żyć. Rękę daj, bądź wolna już. I pamiętaj, że więcej chcieć to więcej móc. To jest właśnie moc Believers. To znowu my, a z nami ty ramię w ramię wciąż. To bądź magię z tą miłością. Znów magia tu jest, zmy sprawiają się. To jest właśnie moc Believers. Podnieśmy dłoń, Wings jest z nami, bądź ramię w ramię wciąż. Miłość to jest rodzaj magii, aż do gwiazd z nami leć, zmy sprawiają się. Świat szalony właśnie dla nas jest, świat magiczny właśnie jest dla Wings! Klub Wings. Żeby powstrzymać czarowników, Wings muszą sprawić, by świat uwierzył w czary. Moc Biliwik sprowadzi je do serc mieszkańców Gardenii. Pomaganie ludziom w odkrywaniu ich możliwości i szukaniu wewnętrznego piękna to jedyny sposób na przywrócenie w mieście magii. Tato, jestem czarodziejką. No ale to dziwny sposób, powiedział w ogóle dziwny tytuł odcinka, no ale tutaj tytuł nawiązujący do tego, że rok się w końcu odważa się na to, żeby swojemu ojcu powiedzieć o tym, że jest czarodziejką, no bo jest jej ojciec o tym nie wie. No, Rocksteady po poprzednim odcinku odkryła, że jest w stanie doprowadzić zwierzęta do tego, żeby mówiły faktycznie. Jest w stanie im nadać głos. Tak, rozumiem, jesteś w świetnej formie, ale pamiętaj, nie można przesadzać. I znowu to będzie odcinek o Roxie, ponieważ tutaj w tym odcinku Roxie wykazał się swoimi zdolnościami. No i ta stanie jest trochę bardziej silna, więc na Roxie będzie istota w tym odcinku. Ani się też będą wkrótce dowiadywać, że tak naprawdę te Wings to są czarodziejki. Bycze! Czy ktoś mógłby mi pomóc? Oczywiście, klient ma zawsze rację. No nie wiem, Muza, nie wiem co akurat kierowanie się takim myśleniem jest najlepsze. Klient ma zawsze rację. No nie do końca. Jest tak zaraźliwy. O tak, nie mogę przestać. To miejsce mnie nakręca. O! Papiru, odwiedź nas jeszcze.
Szkoda, że te zwierzaki nie mówią. Wiesz, z twojego pyska to zabawnie brzmi. Naprawdę? W ten sposób o wiele łatwiej się porozumiewać. No, co wiecie, Zaka, sobie w ogóle nie wyobrażam, jak to uczucie w ogóle być zwierzęciem i nie być w stanie jakkolwiek się porozumiewać innymi. Na dodatek to niezła frajda. Niestety, Artu, moje zaklęcia działają tylko przez bardzo krótki czas. Ale ten czas jest wspaniały. No, w sumie teraz faktycznie można bardziej odczuć, że mu też bardzo zależy na niej. Zdaje się, że ktoś jest zazdrosny. Dość tej smutnej minki. Nadchodzi potrójna dawka przytulania. Chodź. O co dokładnie prosicie? Chwileczkę. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Nie wiem, czy uda się wszystkim. No, Roxy akurat jest w stanie dokładnie rozumieć to, co oni mówią. Jest czarodziejką zwierząt, więc jest dosłownie w stanie rozmawiać ze zwierzętami. No właściwie ona ma tą samą moc, co Fluttershy ma z Majdeponem. No, Roxy to też jest taka Fluttershy, jakby nie patrzeć, tyle, że trochę bardziej, powiedziałbym, że trochę bardziej pewna siebie. Mimo że tylko Roxy jest trochę bardziej pewna siebie niż Fluttershy. No ale są też podobne do siebie, faktycznie. Zrobię, co w mojej mocy. Ale będą w stanie mówić. Zobaczymy, usłyszymy mówiącego Kika. Wreszcie chwila spokoju. Dziewczyny, przerwa? Cii, nie wychodźcie. Hej, kto to? Słyszałeś, Pepe? Pokażmy się. Wstydzę się, idź pierwsza, Koko. Nie, niech pójdzie Ben. Oni są w stanie mówić. Zdaje się, że ktoś się przede mną chowa. A może to malutki złodziejaszek. A więc pokaż się, złodzieju. Złodziej? Czy w sklepie jest złodziej? Oby to nie był napad. Okej, one mają głosy jak te wróżki dosłownie. To niemożliwe, zwierzaki, one mówią. Na sprawka Roxy. Kiko! Kiko ma trochę dziwny głos. Kiko! O, Kiko, ty też... Tak, Bloom! Zawsze marzyłam o tej chwili. Wreszcie mogę do ciebie mówić i słyszysz mój głos, Kiko! No, trochę masz dziwny głos, ale okej. W ogóle to jest jedyny odcinek, gdy Kiko będzie mówił. No później już nie będzie mógł mówić, a szkoda. Tylko przez to, że twórcy pozbyli Roxy na kolejne sezony. A mogłaby trochę bardziej udoskonalić tą zdolność i doprowadzić do tego, żeby Kiko mógł mówić cały czas. Kiko, tak się cieszę! Powiedz coś, mój malutki, cokolwiek! Chcę coś zjeść! To twoje dzieło! Oczywiście! O, dziękuję, Roxy! To cudowny prezent! Bardzo się cieszę, ale nie działa zbyt długo. Jeszcze nie najlepiej czaruje. Ale... No to przynajmniej się starasz i coś ci się udaje, no... Zawsze to jakiś początek. Jako czarodziejka zwierząt robisz spore postępy! Dzięki, ale jeszcze mnie to przeraża. Wszystko jest takie nowe. I muszę przyznać, że mimo swoich mocy wciąż nie czuję się czarodziejką. Nie czuję tego. Kiedyś ja też miałam wątpliwości, Roxy. To zupełnie normalne. Jak się ich pozbyć? No, sobie faktem nie bałaś. Załamała za pierwszy sezon, gdy no... Potem też to z Diasbro to opuściłaś Alfę. Pamiętamy to oczywiście. No to z Roxy na razie jeszcze nie musiały zaraz taką Diasbro. Być. Jestem zagubiona. Cóż, ja poradziłam sobie dzięki ludziom, takim jak Mike i Vanessa. No bo właśnie, Bloom jest sera, tak? Bloom jest sera, Bloom powiedziała prawdę. Bloom nie ukrywała przed nikim ze swoich bliskich osób, że jest czarodziejką. A nie jak Iris, która wszystkich dookoła okłamuje. Albo Marinette, jeszcze lepiej. Oczywiście ironia. Moi przybrani rodzice zawsze mnie wspierali. Rozumieli mnie, kiedy inni tego nie potrafili. Sprawiali, że dobrze się ze sobą czułam, nawet w ciężkich chwilach. No to akurat fakt, rodziców ma skochanych. Przygotowano do naśladowania dla innych. Dlatego niestety są tacy durni, spierdoleni rodzice, którzy zamiast faktycznie być może wziąć przykład z jakiejś postaci z Wings, no to oni zamiast tego wolą twierdzić, że nie no, Wings to jest bajecka dla 5-letnich dziewczynek. No i potem mamy takie spierdolone spadki rodzicielstwa, które niszczą dzieciom życie.
Dzięki nim nabrałam pewności siebie, którą mam do dziś. Chcesz powiedzieć, że mam wyjawić tacie, co się dzieje i że jestem czarodziejką? Tak, tak uważam. Nie, nie mogę mieszać tacie w głowie. Kiedy pokonamy czarowników, chcę wrócić do normalnego życia. Bycie czarodziejką jest zbyt odpowiedzialne. No on się i tak prędzej później może o tym dowiedzieć. No ale dobra, rozumiem ją, rozumiem jej wątpliwości, że ona dalej nie jest do końca taka pewna, że dalej ma wątpliwości, to ma sens, bo dopiero coś niedawno dowiedziała o tym, że jest czarodziejką, więc tutaj jej myślenie, jej zachowanie jak najbardziej ma sens, a nie jak w przypadku Marinette, że odkryła, że jest Biedronką, mija jeden odcinek i już oczywiście nie ma żadnego problemu z tym, żeby być Biedronką i jakkolwiek się nie waha z tym byciem Biedronką. A faktycznie Roxy widać, że się waha z tym bycie czarodziejką. No już minęło parę odcinków, a jednak ona dalej ma te wątpliwości, dalej ma te wahania. Dlaczego? Ponieważ w przeciwieństwie do Marinette jest ona o wiele bardziej realistyczną postacią. Z nią się o wiele bardziej można utożsamić, bo ona się faktycznie bardziej realistycznie zachowuje. Chcę być kimś, kim byłam zawsze. Zwykłą dziewczyną. I cały czas nie... Zwykłą dziewczyną ze zwyczajnym życiem. Oj, Roxy, gdybyś tylko znała Marinette, to naprawdę nie chciałabyś być zwykłą dziewczyną ze zwyczajnym życiem. Tu jesteś, tylko posiadasz szczególne moce. Rozumiem, że to cię trochę przeraża. Zobaczysz, w końcu się do tego przyzwyczaisz. Jesteś wyjątkowa nie dzięki mocom, lecz osobowości. Poza tym nie jesteś zwykła, bo zwykłe dziewczyny są nudne, a ty nie jesteś nudna. Za to cię kochamy, no i za włosy oczywiście. No, włosy masz śliczne, to prawda. Rozmowy do ciebie pasuje. Dobrze, spróbuję. Porozmawiam z ojcem. Ale jestem pewna, że to nie będzie łatwe. No w sumie... Ej, ojciec... Niekoniecznie jest najlepszym rodzicem. W ogóle tak dzisiaj będę miała czas, ja chcę coś nagrać po Zakieta Sandras, bo nagrywam teraz ten odcinek z Wings, potem po tym odcinku nagram Sandras, taki odcinek jest na zapas, żeby był nagrany, ale potem jeszcze będę miała czas coś nagrać, to muszę pomyśleć naprawdę o tym, o kim zrobić blur wideo, bo w sumie już mi się za bardzo, co pomysły, o kim by zrobić blur wideo, no i co jest parę postaci z Miraculum, o których mogłabym ewentualnie zrobić blur wideo, no ale myślę o tym, co by w końcu nie zmienić trochę tematyki i nie zrobić blur wideo na temat jakiejś innej postaci. Znaczy nie mam w sumie teoretycznie pomysłów, to mam sporo na te lore wideo, tylko problem polega na tym, że nie wiem, co akurat tego dnia się zabiorę za tego krono postać, no. A więc jest sporo postaci Shiry, o których mogłabym zrobić lore wideo, no w końcu jest Adora, Glimmer, Mermista, no to ja mam sporo jest co do powiedzenia w tym temacie. Jest tam. Dalej, Roxy, głęboki wdech. To nie jest jej ojciec. To jest Duman. Właśnie, o tym mówiłam, że zostawianie czarowników starnego kręgu w domu Roxy to nie był dobry pomysł, ponieważ w tym momencie jeden z nich, czyli Duman, właśnie przybrał postać Klausa. Oni porwali Klausa, przetrzymują Klausa w swoim magazynie. A ten Klaus tutaj to jest tak naprawdę Duman, tylko oczywiście Roxy o tym nie wie, no nie ma co się dziwić, no bo Duman oczywiście jest fanem manipulantem i bardzo dobrze jest w stanie przybrać czyjąś postać. Tato? Mogę z tobą porozmawiać? Znam ten ton. A? Masz kłopoty? Coś ty, tato! Chodzi... Nie, no ja się założę, że ja znam jego głos z Wiedźmina. Gdzieś w Wiedźminie słyszałem ten głos, tylko oczywiście za cholerę nie wiem skąd, no samo zawsze, gdy słyszę jakiś znajomy głos, to nie potrafię sobie przypomnieć skąd ten głos, no co ja poznać ma ten głos? No bo wiem, jest brak to ci pewna, co jest głos z Wiedźmina, tylko kurde, teraz za cholerę nie wiem, która postać miała ten głos. I o to, że jestem... Słucham? Czarodziejką. Jak miło. Ha? Przestań. No on ma wywalone na to, bo to nie jest on, to jest Duman. To musisz mnie wysłuchać. Mógłbyś odłożyć na chwilę gazetę? To ważne, nie stroję sobie żartów. Jeszcze dobrze nie czaruję i nie przemieniam się, ale spójrz. Zaczekaj. Popatrz na to. No, ona przynajmniej, wspominając to, że to nie jest jej ojciec, nie? Ale ona przynajmniej faktycznie próbuje udowodnić to, że jest czarodziejką, faktycznie czarując. No, nie zrobię coś, ale Wings powinny cię zrobić to samo. Dość tego, niby co mam zobaczyć, Roxy? Nic ci nie jest? W porządku, może to zwróci twoją uwagę. Twoja kolej, Artu.
Proszę się nie bać, proszę pana, ale Roxy sprawiła, że mówię. Posiada niezwykłe moce. Tylko tyle, gadający pies? Tato, pokazałam ci, co potrafię. Jak możesz to tak lekceważyć? No bo to jest Duman, to jest Duman. Ja oczywiście rozumiem, Roxy, że ona sobie z tego sprawy nie zdaje, no bo... Wiadomo, Duman tutaj był w stanie przybrać jego postać, przybrać jego głos, no ale... No to jest Duman, no. To proste. Ja potrafię znacznie więcej. Nie na was, witamy Dumana. Nie, to pułapka, czarownicy z czarnego kręgu. Dumanie, gdzie jest mój ojciec? Nie martw się, czarodziejko, wkrótce do niego dołączysz. Nie, no ona nie ma sens w tym momencie. Są zbyt silni. Uciekaj, póki możesz. Zostawcie go. Chodzi na Monio, ziemską czarodziejkę. Powiedziałam, uciekaj. Jest w stanie się z nim to porozmawiać przez tak jakby umysł. Żeby on nie uscali. No mało brakowało, by Arthur zginął. No ale oni oczywiście ją dorwali w tym momencie. No i tutaj właśnie to jest to, o czym mówiłam. To jest kolejny z tych okrutnych aktów, ponieważ oni dosłownie będą przetrzymywać nastolatkę. Skują ją, zamkną jej usta i będą dosłownie nastolatkę przetrzymywać. Zwrole, naprawdę oni są obrzydliwi. Ale to tak naprawdę są obrzydliwi. A jak to było? Jak to twierdzili fani Rap i Stres, tak fani Rap i Stres osobiście tak twierdzą. Wings to jest bajecka dla 6-letnich dziewczynek. Aha. Bajecka dla 6-letnich dziewczynek. No mamy tutaj pedofili, którzy przetrzymują nastolatkę. No ale nie no, bajecka... Nie no. Pedofile, którzy przetrzymują nastolatkę, ale oczywiście. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że Wings to jest bajecka dla 6-letnich dziewczynek. No pewnie. Nie przestrzegają! Cisza! Mam dość gadających pluszaków! Co robisz? Jestem głodny! A ja śpię! Błagam! Ja za chwilę pękną mi bananki w uszach! No to Stella. Lubią sobie gadać, no. Nie miały w zasadzie takiej możliwości. Dobrze, że był w stanie je poinformować. Przykro nam, ale z powodu nieoczekiwanych trudności już zamykamy. Byłam umówiona, czekałam całe wieki. Bardzo przepraszamy, ale wynagrodzimy to pani pluszakowi darmowym zabiegiem. Ty i zwierzaki zajmiecie się Arty. Szybko, dziewczyny, pomóżmy Roxy. Wings, Wilix. Zwierzaki też będą jakoś będą chciały pomóc Roxy. Będą chciały ją znaleźć, zlokalizować. Będzie dużo szybciej, jeśli się teleportujemy. Wings, Wings! No już ją o tym ludzie schwytali i przetrzymują ją teraz. Musimy się dowiedzieć, co tu zaszło. A zrobimy to najszybciej, oglądając przeszłość. Tak, użyjmy skrzydeł Tracyx. No teraz będę korzystać z Tracyxu i co najwyraźniej Tracyx jest w stanie no, odtworzyć przeszłość. Do tego służą te skrzydła. No okej. Okay. Ja pierdzielenie, no dosłownie ją zszarpali,
Wyrwali ją z tego domu, masakra. O nie, biedna Roxy. A to co oni już zrobią, podchodzi pod po pierwsze molestowanie, po drugie to jest już pedofilia. Doskonale, dzięki tobie Wings wpadną w nasze sidła. Obiecamy wymianę, ale i tak zostaniesz z nami, czarodziejko. No właśnie, no to on chce ten biały krąg od Wings. No ale nawet jak ona mu dał ten biały krąg, to on nie wypuści Roxy, o tym widzę, że on Roxy nie wypuści. Dostanie biały krąg w swoje ręce, to wtedy pozbędzie się tego białego kręgu i będzie w stanie pokonać Wings. A gdy pokona Wings, to potem będzie się w stanie z Roxy rozprawić. No i tutaj bardzo dobrze Wings zrobiły, użyły tej mocy Tracy, no bo gdyby tej mocy nie użyły, to wtedy Ogron byłby w stanie psychetrzyć. A teraz one wiedzą o tym, że Ogron nie dotrzyma warunków umowy. A o jaką wymianę może chodzić Ogronowi? Zostawił wiadomość. Jesteście niezwykle zabawne, czarodziejki. A ty jesteś niezwykle okrutny i obrzydliwy zarazem. Ale też przewidywalny. Myślam się, że chcecie wiedzieć, gdzie jest wasza przyjaciółka. Posłuchajcie. Chcę mieć biały krąg. Żeby zobaczyć Roxy, przekażcie go Dumanowi, przemienionemu w Klausa w klubie Frutti. Żadnych sztuczek, bo już nigdy nie zobaczycie uroczej Roxy. To jest pułapka. On tak jakby próbuje im dać do zrozumienia, że jeśli one oddadzą mu ten biały krąg, no to wtedy on wpuści Roxy, no ale ze wspomnień, które odtworzył jasno wynika, że Ogron nie zamierza wypuścić Roxy, nawet jeśli one wskazują mu ten biały krąg. I dobrze, że one się o tym dowiedziały, bo gdyby się o tym nie dowiedziały, no to jeszcze być może by mu uległy, żeby odsuwić, uratować Roxy i to by się dla nich mogło naprawdę wtedy źle skończyć. Ogron nie wybrał klubu Frutti przypadkiem. Wie, że niczego nie zrobimy w tak zatłoczonym miejscu. Nie, się by cwanił. I tak nie dotrzyma obietnicy. Ale dlaczego chce mieć biały krąg? Dlatego, ponieważ biały krąg, jeśli się go użyje przeciwko niemu, no to wtedy on zostanie bardzo osłabiony. To jest właśnie jego słabość, dlatego on ten biały krąg tak bardzo chce dostać. Bo on chce ten biały krąg zniszczyć. Proszę, Arto, pomóż mi, postawiłem cię na łapy. Łapy, rozumiecie, bo on ma łapy, a nie nogi. Miam, miam, pycha. Ty łobuzie. To nic, Kiko. Czuję się już znacznie lepiej. Będę chciał Roxy wytropić. Ej, dokąd się wybierasz? Mam misję. Uratować przyjaciółkę. W sumie oni na razie to z Wings teraz nie wiedzą również, gdzie jest przetrzymywana Roxy, więc no... Arto będzie z kolei chciał ją znaleźć, namierzać jej trop. No bo on też tam odsuwa z nią kontakt, ma z nią tą więź, za pomocą której też jest w stanie ją wycuć. A? Co wy tu robicie? Nie powinno was tu być. Ciebie też nie. Mam kazała mi się tobą zająć i właśnie to robię. To niebezpieczne. Weź stąd zwierzaki, bo coś im się stanie. No to jest też niebezpieczne dla ciebie. Zgubiłem ślad Roxy. Muszę odnaleźć zapach Roxy. Zwierzaki! Uwaga! Nie, naprawdę, Kiko, ty jest trochę dziwnie z tym głosem, naprawdę. Wierzę, nasz przyjaciel zgubił czarodziejkę, więc pomożemy mu ją znaleźć. Szybko! Tędy! Tędy! Proszaki, szybko! Ale super! Okej, do kanałów zeszli. Nie czuję jej. Chwileczkę. Teraz czuję. To na pewno ona. Roxy jest blisko. Zgadza się. Jest tam. No ten magazyn właśnie, w którym oni ją przetrzymują. Oni też tam przetrzymują z okazji jej ojca, więc no jej ojciec dowie się prawdę. No w dosyć niefortunnych okolicznościach. Tak, Blusie.
Są tam oczywiście. No, oczywiście oni nie mogą zbudować podejrzeń, nie wiedzą kim są, też nie mogą teraz od tak ludziom wyjawić tego, kim oni są, no bo ludzie by też spanikowali, coś by też mogli odwalić i specjaliści mieliby przez to problem. Uważajcie na Klausa, to tak naprawdę Duman. Musimy działać ostrożnie. Życie Roxy i Klausa jest w niebezpieczeństwie. No właśnie, no naprawdę sytuacja jest poważna, przecież czarownicy są do tego stopnia okrutni, że jak już Roxy i Klaus przestaną im być podsadni, to oni ich pozabijają. A co do Roxy akurat wyślą do więzienia, a Klausa zabiją. Myślą, że będziemy tak stać, to się mylą. Cicho, zobaczyli nas. Natychmiast wyjdźcie, już idziemy. Nie, to są cwaniace, prawda? Nie, ogra naprawdę, on zbudza takie obrzydzenie. Ogra tutaj siedzi z Amaganem, Duman z kolei, no jest ten Klaus, on sprzedaje te drinki, oczywiście nikt się nie uratuje, to jest Duman, no bo wiadomo, Duman jest w stanie odtworzyć głos Klausa, jego wygląd, więc tutaj nikt się nie zortuje, to jest tak naprawdę taki sterownik starego kręgu. No a z kolei Gantos, on pilnuje Roxy w tym magazynie. Roxy Klausa. Zdrowie! Bombowy koktajl z pieprzu. Jeszcze jeden? Klaus, zrobiłeś ohydne drinki. Prawda. Biały Dumana opróżniły lokal. Cóż, jedni odchodzą, inni przychodzą. No właśnie, to był też jego plan, żeby tutaj doprowadzić do tego, żeby ludzie zniknęli z tego lokalu. No bo teraz już spokojnie mogą sobie czarownicy porozmawiać z Wings. Macie ochotę na deser, czarodziejki? Dumanie, gdzie jest Roxy? Co jej zrobiliście? Ach, ci ludzie wszystko chcą wiedzieć. Oddajcie biały krąg, to pogadamy. Nawet o tym nie myśl. Najpierw powiedz, gdzie jest Roxy. No to on wam na pewno tego nie powie. Jest tutaj. Cicho, bo nas złapią. Nie rozumiem, kim są ci ludzie? Dlaczego nas porwali? Czego chcą? Nie martw się, Roxy. Rozwiążę się i zabiorę nas stąd. No, teraz ona ciebie uratuje. A nie boję się ich. Biedny tata, w co ja go wpakowałam? To nie jest twoja wina. To nie jest twoja wina. Tak jak nawet gdyby Wings się nie pojawił na ziemi, to czarownicy i tak by ciebie znaleźli. Więc to nie jest twoja wina w żadnym stopniu. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Chwileczkę. Ktoś tu jest. Czuję to. Ochronisz. Spójrz. Mamy problem. Wings? Co? Jak to cię atakują, Gantlosie? Drinka? Najwyraźniej zgłupiał do reszty. Zobaczcie, myślę, że to co mu Wings, a tak naprawdę Wings są w bazę. No to nie są Wings, to są zwierzęta, które tam Roxy no, była w stanie zacerować, żeby te zwierzęta były w stanie mówić. A to Gantlos jest w stanie się od tak komunikować w głowie z Ogronem. No co za zbroń. Artu, nie, proszę. Artu. Po co tyle płaczu? To tylko pies. Oj, no teraz to ze psego. No teraz to ze psego, Gantlos. Ja sama nie lubię psów, ale nigdy psy Roxy bym czegoś takiego nie powiedziała. No teraz to masz psy jebane. Co? Tylko pies? Tylko pies? Pierwszy raz się teraz formuje. Zaraz, to jest niemożliwe! No to jednak jest możliwe, Klaus. Roxy jest czarodziejką. I taka ciekawostka, Roxy teraz nie ma zwykłej transformacji, którą miał Wings w pierwszych trzech sezonach. Roxy podobnie jak Wings ma Bellywix teraz. To jest transformacja Bellywix w jej wykonaniu. Roxy ma teraz transformację Bellywix. Więc nie musiałam nawet przychodzić do Enzatix, od razu ma Bellywix. Płacisz mi za to, ty potworze! Hej!
Udało się! Zmieniłam się w czarodziejkę! Tato, Artur, spokojnie, pomogę wam! Wszystko pięknie, mała, ale co zamierzasz teraz zrobić? W porównaniu do czarowników moje czary są słabe, ale spróbuję coś zrobić jako czarodziejka zwierząt! Teraz nie ma to zasłać zwierząt na niego. Stury! Nie, oczywiście, ona tak łatwo nie da się pozdrać stura, ale naprawdę ona tak w tym momencie chciała go... chciała na niego nazwać stury, żeby one go pozarły. No to by była naprawdę brutalna śmierć, ale równie zasłużona. A niestety, no on jest zbyt mocny, żeby dać się pozdrać surą. Na takim Plague Tale, gdyby Gatros był głównym antagonistą w Plague Tale, no to Amicia miałaby ogromne problemy z tym, żeby go zabić. A nie, to jest ostatni raz, gdy usłyszymy Kika. Szkoda, że w kolejnych odcinkach już się Kiko nie będzie więcej razy odzywał, że już no, więcej razy nie otrzyma takiej mocy, żeby mógł faktycznie rozmawiać, się odzywać. Kantlos ma kłopoty, pośpieszmy się. Dumanie, bierz krąg, teraz! Te serum jest, że Winx się teraz od tak ten krąg oddadzą, będziecie musieli walczyć o niego. Nie no, serio, co oni się spodziewali? No wy też się musicie bardziej postarać, biorąc pod uwagę to, że już tyle razy próbowaliście je pokonać i w dalszym ciągu się wam tego nie udało zrobić. Możemy się przyłączyć, kochanie? Na Buskardzie, tak tęskniłam za tobą. Musieliśmy się przebrać. Widzę, że przyszliśmy w samą porę. Prawda, specjaliści? Super prezent! Przyszliśmy w samą porę, żebyś nas uratowała. Poważnie, Ogrom, naprawdę myślałeś, że w ten sposób ich pokonasz, rzucając w ich stronę, nawet nie wiem co to jest, no, ale nawet był w stanie sobie z tym bez problemu poradzić. No, Hila kontra Amagan. Uważajcie, są naprawdę niebezpieczni. No i co, Amagan jednak nie jesteś taki szybki, nie jesteś dość szybki jednak, żeby uniknąć tutaj. Liny od Hayley. Liny. Co tak, liny. Hayley, opuść go! Teraz! Ja, dobra. Ładnie! Pięknie! Krystal Levitus! Nie no, ona dosłownie im teraz zrobiła Krystal Levitus, to było piękne! No i dlatego Layla jest najlepszą Winx. Dlatego Layla jest najlepszą Winx, ponieważ ona podobnie jak Lina używa Krystal Levitusa.
I teraz zrobiłem celownikom z tego kręgu z zędu Krista Levitus. To było piękne. No okej, okay, zdecydowanie jeden z najlepszych momentów Layli. To zdecydowanie. Bardzo ładnie ich teraz załatwiła. No Amazonie o to więc nie są pokonani, no ale psami Lela ich fajnie potraktowała. No teraz się wspominacie się o to odcinek z drugiego sezonu Royro, gdy Lina zrobiła to samo Mephistowej Braksinie. I padli do wody. I dobrze im tak. No, co wiecie, się wydostaną. No, zrobili sobie tarce. Wykończę ich przy pomocy. Zaraz. Chyba coś czuję. Tutaj Roxy dalej z Gamplosem w walce. To magiczny ślad Roxy. Tak, czujemy to. Znalazłem ją, a one chcą ją uwolnić. Zróbmy coś, żeby je powstrzymać. Ruszamy. Szybko, lećmy za nimi. Chodźcie, chłopaki. Co? Roxy, nie! Ochronię ją. Wiem, sytuacja wymknęła się spod kontroli. O, Gatros chciał go przeprosić? I Ogrod jest tutaj z wyrozumieniem względem niego? Żadnej afery, żadnego atakowania Gatrosa, zezwoliłeś robotę, coś ten deseń. Niezbyt to jakkolwiek oczywiście świadczyło o tym, że Ogronowi jakkolwiek zależy na tej swojej drużynie. No oczywiście, że nie, no ale sami Ogron nie jest takim debilem, żeby teraz robić mu aferę w momencie, gdy faktycznie oni walczą. Teraz to nadrobimy! Najpierw pokonajcie nas! Roxy, masz strój czarodziejki! Tak, ale... No była ta nie stała sformować, ale no oberwał ten jej kies. A i tamte specjaliści. No Klaus to naprawdę w tym momencie jest zdziwiony i to mocno, no ale przynajmniej tyle dobrego ze naprawdę. Więc jesteśmy w komplecie. Ostrzegam, zrobimy wszystko, by zdobyć biały krąg. No i będzie walka w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek to jest jeden z najlepszych odcinków, ponieważ w kolejnym odcinku też będzie sporo akcji, będzie sporo walk. No i w kolejnym odcinku czarownicy na okręgu naprawdę mocno oberwą. W kolejnym odcinku walka z czarownikami trwa. Przerażające chmury symbolizujące siłę łowców gromadzą się nad horyzontem. Czy moc Biliwix dotrze do mieszkańców Gardenii, zanim będzie za późno? No, kolejny odcinek to będzie bardzo ważny odcinek, ponieważ w kolejnym odcinku już naprawdę to dojdzie do takiej poważnej walki z czarownikami z Starego Kręgu. I również w kolejnym odcinku, no, będzie sporo tych walk. No i też w kolejnym odcinku czarownicy Starego Kręgu naprawdę pokazałem, jak są okrutni. No nie żeby w tym odcinku tego nie pokazali, ale no w kolejnym odcinku też naprawdę, no Ogron się nie będzie partoli w kolejnym odcinku, to już od razu mogę powiedzieć. No okej. Okay. Kolejny odcinek, który będzie trwał ponad 40 minut, no ale cóż, mam teraz sporo do omówienia, więc te odcinki są teraz o wiele dłuższe niż te, co nie jest to odcinki z innych sezonów Wings. No jeśli chodzi o ten odcinek, no to jest odcinek o Roxy, ponieważ w tym odcinku mogłyśmy doświadczyć tego, jak jej moce rosną. No była ona w stanie doprowadzić do tego, że już nie tylko Artu, ale też inne zwierzęta przemówiły. I fajnie było słyszeć mówiąc o Kiko. Spoko było to, że Kiko mógł sobie na poważnie porozmawiać z Bloom, że miał tą swoją chwilę dla siebie, gdy mógł faktycznie porozmawiać z Bloom. To było spoko. Zobaczcie, ale musiałem się teraz koniecznie napić. Bo co bądź, mógł porozmawiać z Bloom. No tylko szkoda, że w tym odcinku, no niestety już nie będzie kolejnego odcinku, gdy Kiko będzie mógł mówić, już kolejne odcinki z Wings to Kiko się nie odezwie. A szkoda, naprawdę szkoda, bo fajnie było przynajmniej w tym jednym odcinku usłyszeć mowę tylko Kiko. Nawet jeśli jego głos jest trochę dziwny, no to i tak spoko to było, że Kiko faktycznie mógł przemówić. No tylko tak jak mówię, szkoda, że w tym odcinku tylko i wyłącznie. No i również Roxy od tego odcinka, no pierwszy raz się transformowała. No i właśnie teraz na chwilę omówmy jej transformację, no.
Mówmy jej transformację faktycznie na chwilę, tylko kurde, cymicie znowu internet z piernicą. Dobra, no na szczęście nie. Więc omówmy jej transformację. I okej. Ja uważam osobiście, że to jest transformacja Bellivix. To nie jest zwykła transformacja, jaką miał Wings w tych pierwszych Sex Ozonach przed odsymaniem Mesatixu, tylko to jest faktycznie transformacja Bellivix. No bo tak trochę skrzydła to sugerują również, że to jest transformacja Bellivix i również to sugeruje też to, że to jest transformacja Bellivix. To muzyka. No, muzyka, która gra zawsze, gdy Rock się transformuje, no to sugeruje jasno też i wyraźnie, że no to jest Bellivix, to jest transformacja Bellivix, a nie transformacja taka zwykła, jaką miał Wings w pierwszych tekstozonach, więc tutaj Roxy od razu otrzyma moce Bellivix. Oczywiście jest to związane z tym, że Roxy jest starodzieją z Ziemi, no i właśnie dlatego ma moce Bellivixus od razu. Więc no właśnie dlatego jest to odcinek o Roxy, ponieważ tutaj bardzo w tym odcinku wzrosły jej moce. No ale również jest to odcinek, w którym naprawdę ona sporo przecierpiała. No, chciała powiedzieć normalnie swoje mowy, co prawda, a niestety nie zdążyła, no bo już tutaj Duman go zaatakował, porwał go i również, no starownicy go porwali, tak, a Duman no, oczywiście się zaczął pod niego podsywać. Oczywiście zrobił to specjalnie, żeby no, schwytać Roxy razem z resztą czarowników Starego Okręgu. No i też no, w trakcie tego momentu, gdy Wings odtwarzały te wydarzenia, no to można było po raz kolejny dostać to, jak czarownicy są okrutni. Oni dosłownie wyzerpali Roxy siłą z tego domu, później ją zamknęli w tym magazynie. No i to, co już oni robią, to podchodzi pod gwałt. Znaczy, no dobra, no, nie zgwałcili jej, no, ale to na pewno podchodzi pod molestowanie. No i jest to też banda obrzydliwych pedofili, czarownicy właśnie. Właśnie dlatego mówiłam o tym, że to są najbardziej okrutni antagoniści. Mówiłam o tym, że to są najbardziej okrutni czarownicy antagoniści. Mówiłam o tym, że oni będą gorsi od Trix, będą gorsi od Darkara i będą gorsi od Valtora. No i faktycznie są gorsi, no to co oni robią, to jest nawet trochę podchodzi pod zachowanie owców czarownic Wiedźminacy. Ja wiem, o co wiecie, że Wiedźminie 3, taka tematyka nienawiści względem czarodziejek i to, co owcy im robili, no to jest bardziej poważne. No ale i tak w Wings to tutaj też do tego tematu podchodzą bardzo poważnie twórcy, jeśli chodzi o ten sezon, ponieważ tutaj naprawdę ogron jest okrutny, no i on spokojnie mógłby się z Radowidem dogadać. No biorąc pod uwagę to, że w sumie no nie jest nawet tak, że Radowidowi tylko przeszkadza cała magia, Radowidowi po prostu przeszkadzają kobiety posługujące się magią. Radowid jest seksistą, no on tam prędzej mógłby współpracować z jakimiś czarodziejami męskimi niż z czarodziejkami. No Radowid to jest do tego stopnia seksistą, że on spokojnie sprzymierzyłby się z ogronem, mając totalnie wywalony na to, że ogron sam używa magii, no które to rzekomo Radowid sam tak nienawidzi, no ale no, prawda jest taka właściwie, że co on nienawidzi magii, nie stwierdziłaby, że on dokładnie nienawidzi magii, on nienawidzi czarodziejek. On sam by w sumie, gdyby mógł używać magii, to by jej używał, po to właśnie, żeby dorwać czarodziejki. No pod tym względem ogron jest takim samym zwrolem i okrutnikiem jak Radowid, więc no oni naprawdę by się dogadali ze sobą, biorąc pod uwagę to, jakim też obrzydliwym śmieciem Radowid jest. No, ogron też, no naprawdę są dla siebie stworzeni. Jako przyjaciele, no to by się dogadali, zdecydowanie. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo obydwoje nienawidzą czarodziejek. No i co? Dochodzi do oficjalnej walki też między czarownikami Starego Okręgu a Wings. Bardzo mi się też podoba to, że w tym odcinku narracja była skupiona faktycznie na czarownikach, na tej walce z nimi i Wings, a nie było wątków zazdrości, tam między innymi Stellą a Brandomem, twórcy darowali sobie ten wątek na ten odcinek akurat i faktycznie odcinek, no w sumie można by zdać, że no nie od samego początku, ale już od momentu, gdy Roxy chciała wyznać swoim ojcu prawdę, no to odcinek zamienił się w akcję i tutaj cały czas była akcja do samego końca. To jest fajnie, że to zwierzęta mogły się wykazać trochę, choć no wiadomo, ostatecznie stracili oni swoją zdolność do mówienia, ale to jest spoko, to jakby nie patrzeć, oni tam pomogli Roxy też i no byli w stanie jej pomóc faktycznie. To jest spoko. No i również Roxy, która nasyła sury na Gandlosa. No niestety Gandlos to nie jest spadkowy zdolność z Plektel, żeby pozarły go sury, ale no gdyby on w taki sposób zginął, to naprawdę byłaby okruta śmierć, no ale z drugiej strony nie ma co go załować, bo jest to naprawdę okrutnik, ale to biorąc pod uwagę to, że Roxy naprawdę chciała go w tym momencie zabić, no powiem tak, jest to zrozumiałe, okej? Okay? To, że ona chciała w tym momencie zabić go, to jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, że po pierwsze on ją porwał, po drugie on skrzywdził bardzo jej psa i podsecie, no to jest zwrol, to jest zwrol, więc nie ma co go załować. Roxy miała pełne prawo, żeby go w tym momencie zabić, no wiadomo, że oczywiście to się jej ostatecznie nie udało, no ale miała jak najbardziej prawo próbować go zabić.
No i w sumie to był jedyny sposób, ponieważ czarownice Asa dają do zrozumienia, że będą walczyli o śmierć i życie. No i z nimi to jest faktycznie walka o śmierć i życie, co no... W takich momentach, no to trzeba dosłownie walczyć o śmierć i życie. Trzeba dosłownie być skłonną do tego, żeby po prostu tych czarowników pozabijać. No bo w sumie jakby nie patrzeć, to jest jedyny sposób na powstrzymanie ich, po prostu zabicia. Więc no, tutaj taki Batman nie byłby w stanie stwierdzić, że nie, no ich nie trzeba zabijać, wystarczy ich schwytać, no nie. W takim przypadku jedynym sposobem jest zamordowanie ich, bo i tak na nic innego oni nie zasługują. Zasługują oni na śmierć. No ale dobra, będziemy kończyć w tym momencie odcinek. Bardzo fajny odcinek, jest to zdecydowanie jeden z lepszych odcinków. No ale to będzie na tyle. Kolejny odcinek, który trwa ponad 45 minut. To będzie na tyle, jak coś mówiłam, no i widzimy się w kolejnych odcinkach. Bywajcie!